Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym programie z cyklu Mazowiecka Wieś się zaprasza. Przenosimy się dzisiaj na Kurpie Białe, a właściwie to niemalże do Puszczy Białej, do miejsca, które nosi nazwę Siedlisko Leluja. Skąd taka dziwna nazwa i co ono dokładnie oznacza? Za chwilę opowiedzą nam gospodarze tego miejsca, pani Monika Żurawska i Wojciech Krasnotębski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, witamy. Gdzie dokładnie mieści się siedlisko Leluja i dlaczego tak dziwnie się nazywa? I siedlisko jest położone na terenie Kurpi, właśnie Kurpi Białych. Wprawdzie jak zaczęliśmy tu mieszkać, nie wiedzieliśmy, że jest jeszcze taki podział jak Kurpie Białe i Kurpie Zielone, więc szukaliśmy nazwy siedliska, która nawiązywałaby do tego terenu, do Kurpi. No i wpadłam na nazwę Leluja, czyli wycinanka kurpioska w kształcie drzewka, a po bokach mamy jakieś zwierzaki, nie wiem, co dusza zapragnie. U nas akurat są to kozy. Jednakże później się okazało, że ta wycinanka jest zaczerpnięta z Kurpi Zielonych. Tutaj taka działaczka, że tak powiem, lokalna miała do nas małą pretensję, że promujemy na terenie Kurpi Białych Kurpie Zielone. Jednakże myślę, że już tak weszło tutaj w ten teren, że nikt nie widzi różnicy. Poza tym myślę, że mało kto zdaje sobie sprawę, że właśnie Leluja to Kurpie Zielone, a natomiast w Kurpiach Białych jest zielko, tak? Czyli to jest kształt takiej roślinki, no zupełnie coś innego, no ale myślę, że wybaczają nam już ten nietakt. A czy kiedy przyjeżdżają do Państwa goście, to tłumaczą mi Państwo, co to jest Leluja, a co to jest to zielko? Czy wprowadzane jest takie rozróżnienie? Tak, bardzo, znaczy większość osób, znaczy może już teraz nie, bo już trochę jesteśmy na rynku, ale na początku pojawiały się takie skojarzenia z Alleluja. Nawet była taka historia, że nasza Hanka, córka, poszła do kościoła, wraca i mówi: mamo, mamo, śpiewali o naszym siedlisku. No, śpiewali Alleluja, tak? Więc jakby ta nazwa myli się ze słowem Alleluja. Goście też jakby kojarzą to z Alleluja, no i tak naprawdę musimy im tłumaczyć, skąd ta nazwa poprawna się wzięła. Dobrze, a teraz może przejdźmy do nieco poważniejszego tematu. Drodzy Państwo, ja rozumiem, przenieść się na wieś, zamieszkać w pięknej okolicy, mieć wokół siebie przeróżne uroki natury, ale żeby kupować starą, stuletnią chałupę, która się sypie i mnóstwo energii, pewnie również innych zasobów w nią pakować, to nie jest zwyczajna decyzja. Dlaczego właśnie stara kurpiowska chałupa? Dlaczego Państwo się zdecydowali? Znaczy to nie było tak. My kupiliśmy tutaj dom, w którym od razu zamieszkaliśmy i on wymagał niewielkiego nakładu remontu. To na początku było łatwo. No tak, tak naprawdę mieliśmy tutaj tylko zamieszkać. Zrobiliśmy centralne i zamieszkaliśmy. A ta stara kurpiowska chałupa, no w sumie to się miała rozwalić chyba, no tak. Bo to tylko do tego się nadawała. Miała iść na opał. Tak, no. Znaczy wszyscy tak doradzali, więc no, jedyna jej droga to był ogień. Znaczy my jak szukaliśmy domu, to warunek był taki, no żeby było tak mniej więcej 70 km od Warszawy, żebyśmy mogli dojeżdżać do pracy, jeżeli będziemy musieli. A druga sprawa to dom musiał być w takim stanie, znaczy oczywiście mógł być do remontu, ale żeby zamieszkać w nim od razu z półrocznym dzieckiem, tak? Bo Hanka jak zaczęliśmy mieszkać, to miała pół roku. No i ten dom w sumie spełniał te wymagania, bo on był wyremontowany przez poprzednich właścicieli. To była stara obora. No nie było centralnego, ale były wymienione okna, było ocieplone, był wymieniony dach, więc w sumie tak, dało się w nim mieszkać, tak bez jakichś tam luksu. W sumie to do tej pory nie zrobiliśmy remontu, bo nie ma kiedy się zająć swoim domem, ale no i żyjemy. Nie ma... I nie martwimy, tak. A co z tą chałupą w takim razie? Skąd pomysł na to, żeby przygarnąć chałupę kurpiowską? Chałupa sobie stała i tak, no mi było szkoda, bo ona już miała prawie 100 lat. No to drewno jest jednak piękne. Ja jeszcze zachłyśnięta tą wiejską architekturą i tymi starymi domami, których już tutaj nawet w okolicy nie ma za dużo. No bardzo chciałam ją, że tak powiem, uratować. Wojciech też? Też.
Wojciech też, no i powoli, powoli. Ja namówiłam swojego tatę, żeby w ogóle podjął się tego zadania, bo no nie było majstra, który chyba by powiedział, tak, super, ekstremalistanie jest ten dom, zróbmy go. No to nie, no tego domu nie było. No taka jest prawda, że tam jak... Bo całą chałupę trzeba było podnieść do góry, więc nawet w momencie podnoszenia jedna ściana zrobiła beczkę, więc mówię, Boże, jak to runie, to już tego nie poskładamy, ale udało się, no ostatecznie się udało, chałupa stoi, wprawdzie to, co z niej zostało, to jest tylko szalówka od tego, co jest w środku, czyli jakby cała konstrukcja nośna jest zrobiona na nowo. Skąd wziął się pomysł, żeby wykorzystywać ją jako gospodarstwo turystyczne, żeby wynajmować tę chałupę turystom? Od początku z taką intencją państwo ją wymontowali? Monika nie chciała pracować. Chciałam się lenić. Chciała się lenić i teraz się leni właśnie w gospodarstwie agroturystycznym. Tak intensywnie, że nie ma czasu na remont własnego domu, okej. No właśnie. Znaczy, wiejska sielanka po prostu. Znaczy tutaj akurat Wojciech był większym optymistą. Znaczy pomysł, że będziemy ją wynajmować był, tak? Więc jakby ona od razu była robiona pod to, żeby była przeznaczona do wynajmu. Jednakże moim zdaniem było tak, że o, jeżeli goście przyjadą w lato, w weekendy, to już będzie super, tak? I to był mój taki no, założenia mojego biznesplanu. Natomiast Wojciech był większym optymistą. On był zdania, że goście będą częściej nas odwiedzać, no i miał rację. No. Okej, czyli jest całoroczna chałupa. Tak. Jak rozumiem, można ją ogrzewać. Tak, no ona ma... Czego się mogą spodziewać państwa goście w tej chałupie? Poza tym, że zamieszkają... Myszy i pająków. To znaczy... Nie, tak się śmieję z tymi myszami, pająkami, bo faktycznie często jak przyjeżdżają goście, szczególnie ci, którzy mieszkają w bloku, no są zdziwieni, że są no, owady, myszy i pająki. No są, tak. One generalnie są, funkcjonują, jest nawet taka tabliczka informacyjna, że one są i na pewno coś spotkają na swojej drodze, mieszkając u nas. No ale oprócz tego, czego się mogą spodziewać? No tego, że mam nadzieję, że tą duszę tej chałupy udało nam się zachować, bo wszystkie stare elementy, które się nie rozpadły w czasie remontu i które dało się zachować, zostały zachowane, czyli tam stare belki stropowe, oprócz nowych są też stare, tak? No, nie pełnią żadnej funkcji oprócz tego, że są, ale są. Meble na przykład kuchenne są zrobione też ze starych desek z odzysku, schody też są zrobione ze starych bań, no sypią się, bo się sypią, ale są, że tak powiem, i myślę, że swój urok mają, tak samo łóżka na parterze są zrobione ze starych bali, ze starej stodoły, są stare wieżeja jako ściana, no więc trochę tych elementów takich starych jest, resztę staraliśmy się dopasować do tego, żeby to wszystko jakby miało ręce i nogi. No i nawet wisi jeszcze nawet stary żyrandol, który autentycznie wisiał w tej chałupie dokładnie w tym samym miejscu. Obrzydliwy jest strasznie, ale jest oryginalny. Czyli z ogromną pieczołowitością państwo wyremontowali ten budynek. Nie no, energii poszło w to wszystko bardzo dużo, tak? No tym bardziej, że mówię, to było w takim stanie, że no, tam nie było nic, no, no ani podłóg, ani... No taka chałupa stała na kamieniach oryginalnie, tak? Więc naprawdę wszystko, totalnie wszystko zostało z niej wyjęte, co też było straszne i zrobione na nowo. Dobrze, to jak to w środku wygląda? Bo powiedzmy, że ktoś postanowił na jakieś rodzinne spotkanie wynająć całą chałupę. Więc otwierając oryginalne stare drzwi, które nie mają żadnego zamka, zamykane są na taki tasak od wewnątrz, też stary, oryginalny, goście wchodzą do przedpokoju. Przedpokój jest w sumie w całości oryginalny, bo są wszystkie ściany te, które były. Na podłodze jest położona stara cegła. No i po prawej stronie mają wejście do pierwszej łazienki, na wprost mają wejście do pierwszej sypialni, a po lewej mają duży salon z kominkiem i z kuchnią, tak? Z tego salonu mogą wyjść na taras i mogą wejść na piętro, czyli po tych schodach ze starych bali przedostać się na drugi poziom.
Tam znajdziemy dwie sypialnie, tą większą taką czteroosobową i mniejszą dwuosobową i również łazienkę, więc chałupa jest naprawdę spora. Dwie rodziny spokojnie, moim zdaniem. Czyli można przyjechać i zrobić sobie wakacje, a co można robić w okolicy? Poza tym, że jeszcze, gdyby ktoś nie chciał mieszkać w chałupie, może zamieszkać w Górniku. Ten weekend, bo listopad to jest dobry miesiąc do tego, żeby mówić gościom, co mogą robić, bo w sumie taplać się w błocie i chodzić, tak? To jest tak, urok wsi, albo mogą po prostu nie wychodzić z tego domu i cieszyć się ciszą i spokojem, tym bardziej, że jakby jedzenie dostają na tacy podane na stół do domków. No ale omijając listopad, który no, ale nie mają telewizora. A, nie ma telewizora, tak. No, ostatnio nawet nam się zdarzyło, że goście zrezygnowali z pobytu, gdy dowiedzieli się, że nie mamy telewizji. Tak, nie mamy telewizji. W domu też nie mamy telewizji, internet. No, działa, jak widać. ale z tym zasięgiem telefonicznym bywa różnie. No jakby, znaczy w sumie my to jesteśmy odcięci od mediów i od świata. Nie wiemy, co się dzieje. No. Podobno jest wirus, tak? Czyli po prostu jest to takie miejsce, do którego można sobie pojechać na kwarantannę i to odcinając się nie tylko od wirusów takich, powiedzmy, tak, znaczy można się ale również cyfrowych. Tak, można zapomnieć o swoim takim miejskim życiu i naprawdę no, zakosztować czegoś innego. No bo myślę, że dla wielu osób takich, które nie mieszkały nigdy w domku i przez wieś przejeżdżały, pobyt tygodniowy no, może zmienić światopogląd, że tak powiem. No, na plus i na minus, tak? No, zależy, jak się tu odnajdą. Bo nie wszyscy odnajdują się na wsi, oczywiście, że nie. My staramy się na każdym kroku jakby zaznaczać to, że to jest prawdziwa wieś, że są zwierzęta, że są te owady i myszy. I na każdym kroku się z tym spotykają. No ale mówię, no nie wszyscy doczytają. No właśnie, komu to się najbardziej podoba? Te zwierzęta, to, że są pająki, myszy i że można biegać do upojenia, nadać się w błocie. Ja powiem tak, dzieciom podoba się wszystko. Dla dzieci to jest bycie tutaj jest wielką przygodą, tak? Dlatego też zaczęliśmy robić obozy dla dzieciaków, które się nazywają Dzikie Dzieci. I myślę, że dla tych miejskich dzieci, nawet nie miejskich, bo i dla wiejskich, jest to taki raj, którego nie mają na co dzień. Naprawdę, mogą tutaj robić niby nic, ale robią wszystko. Ta wyobraźnia zaczyna działać i dzieciaki są dziećmi, o, na tej zasadzie. No z dorosłymi mówię, różnie to bywa, ale chyba większość też się odnajduje. No. Jak duże grupy przyjeżdżają do Państwa na takie... obozy, bo przede wszystkim letnie, jak podejrzewam, chociaż i zielone szkoły. Zimowe, znaczy w ogóle cała przygoda zaczęła się właśnie od zimowych obozów. Zimowe obozy zaczynaliśmy z grupą chyba około 10 osób. Natomiast na letnie obozy przyjmujemy do 30 dzieciaków. Ale 30 to już, to jest duża grupa. Tak, to jest górna granica, to jest duża grupa. Ja lubię na przykład, nie wiem, pracować z taką grupką max 15 i wtedy naprawdę jest fajnie. Aha, czyli to pani prowadzi zajęcia na... No ja siedzę 2 miesiące, znaczy ze względu na to, że też mamy gospodarstwo, mamy gości, no ktoś musi być tutaj cały czas na miejscu, więc w lato Wojtek reprezentuje siedlisko, ja wpadam od czasu do czasu z bandą dzieciaków, a całe 2 miesiące śpię w tipi, w namiocie i jakby no... Jestem na takich męczących, pomęczących, ale wakacjach. To teraz proszę szerzej opowiedzieć o nocowaniu w tipi. Jak to wygląda? Czy to jest prawdziwa wioska indiańska? Jak to będzie zorganizowane? Zaczęło się od jednego namiotu, takiego dość dużego, bo on ma 9 metrów średnicy. Później dostawiliśmy 2 kolejne i jeszcze powstał taki domek zwany amboną. No, wybudowany na wzór ambony myśliwskiej, ale tutaj no, my nie polujemy, więc jakby można polować z aparatem lub z lornetką w ręku. Na początku jakby to miejsce było wynajmowane rodzinom czy gościom prywatnym, ale w związku z obozami postanowiliśmy jakby je odłączyć od siedliska i prowadzić tam tylko obozy dla dzieci, no ewentualnie jakieś imprezy, tak?
Czy jakoś nawiązują Państwo do tradycji indiańskiej? Nie, zupełnie. Nie mamy pojęcia. Totalnie nie. Pióropusz wisi, ale na tym się kończy. Nie, nie. Ale poza tym survival i zabawy w lesie. Jakby. Tak, survival bardzo uwielbiamy. I takie no, niespotykane zajęcia, no to na przykład spanie pod gołym niebem w lesie, tak? Czyli to, z czym się nawet dorośli, ja też nie, gdyby nie dzikie dzieci, to bym na pewno nie poszła spać do lasu, ale no to, z czym się nie spotykamy na co dzień, tak? No i no, na przykład hitem jest też chodzenie po bagnach, takich naprawdę bagnach z pijawkami, z tymi wszystkimi stworami, których nie widać, ale wyobraźnia działa. To zaliczyła każda grupa na obozie, czyli ja na bagnach byłam ile? 8 razy? 9? To raz nie poszłam, tak. No ale już miałam dość pod koniec. No ale jest to przygoda. Adrenalina taka no, jest ciekawa. Wspomniała Pani, że można prowadzić bezkrwawe łowy z ambony, to znaczy jakie zwierzęta można obserwować? Tak naprawdę wszystkie leśne zwierzęta. Ostatnio nawet na spacerze udało mi się tutaj spotkać bielika. Wprawdzie nie gniazdują tutaj, tylko w dalszej okolicy. No ale są łosie, są jelenie, są sarny. Są podobno dziki, ale po dzikach tylko widzieliśmy do tej pory ślady. Dzika nie spotkaliśmy. Chyba szybciej w mieście. No dobrze, przyjeżdża duża grupa i taka grupa musi nie tylko mieć gdzie spać, ale przydałoby się jeszcze coś do zjedzenia. Jak to u Państwa wygląda? No prowadząc usługę agroturystyczną, prowadzimy też kuchnię, czyli goście, w sumie goście jedzą to co, albo nie, my jemy to, co jedzą goście, bo my zawsze czekamy na to, co zostanie z pańskiego stołu, można powiedzieć. Ale no prowadzimy kuchnię domową, tak? W okresie od maja do, no, zależy jaka jest pogoda, ale powiedzmy do początku października stołujemy się w stodole, jest tam duża sala, i tam mamy taką kuchnię letnią, natomiast później przenosimy się już niestety do naszego domu, gdzie ta kuchnia jest mniejsza i niestety już roznosimy te posiłki po domkach, więc jest to, no dla nas jest to na pewno uciążliwe. W planach mamy jakby przekształcenie naszego domu na taką całoroczną stołówkę z miejscem, gdzie posiłek będą mogli też spożyć goście przyjeżdżający nie na nocleg, tylko na pobyt dzienny, tak? Bo takich zapytań jest bardzo dużo, że czy możemy przyjechać. No my jakby postawiliśmy szlaban tak ostro, że nie przyjmujemy tych gości jednodniowych, bo po pierwsze nie mamy dla nich czasu, po drugie mamy te obozy, więc tutaj te obostrzenia związane z wirusem i tak dalej, no nie pozwalają nam na spuszczanie jakby obcych osób na teren. No a po trzecie, no musimy zadbać o tych gości, którzy nocują, tak? Więc oni są numer jeden, i ich spokój jest dla nas najważniejszy. Dobrze, a czy mogą się spodziewać jakichś potraw związanych z lokalnymi tradycjami, z kuchnią lokalną, kuchniowską? Tego, czego się mogą spodziewać, to mogą się spodziewać naszych serów na talerzu, ponieważ mamy serowarnię i z naszego mleka, czyli krowiego i koziego, robimy sery. Są to zarówno sery świeże, jak i sery dojrzewające, więc to bankowa pozycja, czy na obiad, czy na śniadanie, czy również też na obiad. Lokalne, no, w sezonie jesienno-zimowym do wiosny, no, zanim zaczną się obozy, ja piekę chleb, no później niestety już nie mam na to czasu, więc ten domowy chleb na zakwasie też jest. Jeżeli chodzi o wędlinę, zaopatrujemy się lokalnie, więc to też jest domowy wybór. A tak to mówię, no to jest kuchnia polska. Czy jakieś takie dania kurpiowskie? Nie, ale myślę, że smacznie. Wydaje mi się, że smacznie gotujemy. Tak, no jednak większość gości chwali tę naszą kuchnię, no tam. Czasami się zdarzy jakieś dąsanie przy stole, ale w większości jest okej. Poza tym, że można spróbować, jak Państwo sery smakują, to można również nauczyć się je robić. Teoretycznie tak. Możemy organizować warsztaty serowarskie,
ale ze względu na to, że nie bardzo mamy na to czas, to nie reklamujemy się w tym kierunku. Oczywiście, gdy goście chcą uczestniczyć, to nie ma problemu, ale tak my tak delikatnie podchodzimy do tego tematu. No to przypadło, bo poszło już w eter. To dobrze, zajrzyjmy na zwierząt w takim razie. Czy można przy nich coś porobić, jeżeli przyjeżdżają na przykład... Wszystko. Jak wygląda poprzedni dzień gościa w siedlisku? Powiem tak, jeżeli goście są chętni i chcą nam pomagać w tym życiu codziennym, a rąk do pracy naprawdę potrzebujemy, to mogą robić wszystko. Od wstania o 5:30 i pójścia na dojenie, tak? Przez cały oporządek. Oczywiście no, są jeszcze takie zabiegi pielęgnacyjne, jak obcinanie racic, więc jeżeli ktoś ma ochotę, nie ma problemu, nauczymy. Jest strzyżenie owiec. No, w tym roku goście podjęli próbę. No pięknie wyglądały owce, pięknie, ale już im było trochę lżej. No i co? No, dla dzieci to stały punkt programu to jest wybieranie jajek z kurnika, karmienie kur. Jest gang gęsi, który goni regularnie wszystkie dzieciaki, no nie tylko dzieciaki, bo i dorosłych. No i są konie. No, jeżeli ktoś ma ochotę i przyjechać do nas i jeździć na tych koniach, może to robić bez ograniczeń czasowych, bo my też na te konie nie mamy czasu. Tylko musi potrafić, tak, to jest ten warunek, że często się nas goście pytają, czy no, 10-latka może pojeździć na koniu. No nie, bo tak nam się wydaje, że 10-latka do konia, który nie pracuje, no, ma za słabe umiejętności i praktykę. A jak Państwo testują gości, jak Państwo sprawdzają, czy aby na pewno potrafią jeździć? I jeżeli już jeżdżą to po terenie gospodarstwa, czy na przykład... Znaczy rzadko kto w ogóle się decyduje, bo okazuje się, że chyba... Czy jedna osoba chyba się zdecydowała. Że mało osób chyba tak umie jeździć na tych koniach, tak, że się... No, znaczy ja dzisiaj na przykład się przejechałam do 10 minut, bo wyprowadzałam konie na pastwisko, więc one potrafią, nie to, że są totalnymi dzikusami. No ale no, pracy na pewno wymagają. Nie, a w teren bym nie wypuściła tak z wejścia, by na pewno najpierw jazda po naszym terenie, tak. Dobrze, wróćmy jeszcze do momentu do wycinanek. Czy w jakiś sposób można Państwa się z tymi wycinankami zapoznać? Czy w ogóle tradycje kurpiowskie w jakiś sposób są przez Państwa prezentowane? Najlepszym miejscem do zapoznania się z tradycją kurpiowską jest znajdująca się w okolicy Kuźnia Kurpiowska. Znajduje się za lasem, no ile, z 10 kilometrów? Mniej? Mniej. Znajduje się, no to około 5 kilometrów, powiedzmy, w miejscowości, która się nazywa Pniewo. Jest tam pani, która nie dość, że potrafi robić te wycinanki kurpiowskie, to jeszcze na przykład pomyliło mi się, bo święta mi się pomyliły, ale na Wielkanoc przygotowuje jajka oklejane sitowiem, tak, więc jest to taka, to mi się wydaje większą tradycją niż te wycinanki, bo te jajka z sitowia to naprawdę jest oryginał. Co jeszcze? Pieką tam, bodajże to się nazywa proziaki, czyli takie ciasteczka, dobre, niedobre, no to rzecz gustu. No i ona jakby tą kulturę cały czas, ostatnio były warsztaty z robienia pająków. Szydełkowanie, to nawet nasza Hanka była na tych warsztatach. Był haft kurpiowski, który też jest no, takim dość oryginalnym wzorem. No więc ta Kuźnia Kurpiowska to jest to serce, gdzie tam warto zajrzeć. Jak też goście przyjeżdżają, to zawsze mówię, że to tamten kierunek. Jeżeli chodzi o zrównoważoną turystykę, jak to u Państwa wygląda? Czy korzystają Państwo z samochodów sztucznych, ale właśnie dla swoich obywateli? Czy korzystają z jakichś upraw, z dostaw lokalnych, rolników? To znaczy tak. Mieszkając tu kilka lat, mniej więcej rozeznaliśmy się, kto co robi, gdzie warto, że tak powiem, pozyskiwać różne rzeczy. I na przykład nasza sąsiadka robi wyśmienite pierogi i my chętnie od niej te pierogi jakby kupujemy.
rozeszły się już wieści po okolicy, że chętnie kupujemy takie owoce czy warzywa lokalne. No z warzywami to jest raczej problem, tych owoców łatwiej, że tak powiem, łatwiej nabyć te owoce, więc też dzwonią do nas z pytaniem, czy nie chcemy czegoś kupić. My jak najbardziej chcemy, jeśli cena nie jest z kosmosu, bo to też ważne. No tak samo, jeżeli chodzi o jajka, tak, no te lokalne wędliny. No tak, staramy się, że tak powiem, bazować na tym, co mamy pod ręką. Jak Państwo sądzą, jaki wpływ Państwa siedlisko ma na najbliższą okolicę, na wioskę Wielkolas, który się znajduje na okoliczne miejscowości? Myślę, że dość duży, bo chyba dzięki temu, że zaczęliśmy działać, świat to już za dużo, chociaż mamy też gości z zagranicy, ale ludzie dowiedzieli się o tym, że niedaleko Półtuska jest taka wiocha, która się nazywa Wielgolas, jest coś takiego jak Puszcza Biała, że naprawdę tu jest ładnie, no. Chociaż to jest płaskie Mazowsze, to można tu spędzić miło czas. No, z drugiej strony no teraz jest jakby tak mi się wydaje, że nacisk na promowanie Półtuska, z którego my też korzystamy, tak? No bo w związku z tym, że naprawdę mamy blisko, to jakby tutaj to działa. Czyli można na przykład zrobić sobie bazę wypadową w siedlisku i wyskoczyć do Półtuska, nie popływać. Tak, tym bardziej, że jest bardzo dużo szlaków pieszych. No my z dzikimi dziećmi bijemy rekordy, jeżeli chodzi o piesze przemarsze po okolicy. W tym roku, zaraz skłamię, to powiedz, jak to 40. było. 40 kilometrów, tak. Zrobiliśmy jednego dnia 40 kilometrów. Ja umarłam, od razu mówię, po tym przemarszu. Młodsze towarzystwo dało radę. Więc te szlaki piesze, szlaki rowerowe jak najbardziej. Są świetne miejsca do spływów kajakowych, nie tylko po Narwi, ale też z dzikimi dziećmi udało nam się spłynąć rzeką Ożyc, która dla mnie jest miejscem nieodkrytym. To Krutynia to się w ogóle niech spada. Ożyc jest piękny, jest dziki, jest cudownie. No to jest taka rzeka, że zaskoczyła mnie totalnie. A jak wygląda sprawa wynajmu kajaków? Jest to łatwe? Tak, na miejscu jest bardzo łatwo. Jest taka firma, która, no nie wiem, Kajakiem po Narwi. Chyba tak, Kajakiem po Narwi, tak, możemy zareklamować śmiało, bo bardzo dobrze nam się z nimi współpracuje, mają busy, mają transport, więc jakby tutaj z niczym nie było problemu. Czy są jakieś miejsca, które warto odwiedzić w okolicy, kiedy się robi 40 km w jeden dzień, bo to jest okazja, żeby się rozejrzeć. Jak się robi te 40 km, to widzi się tylko drogę pod nogami, o niczym innym się nie marzy, żeby tylko dojść. Korzystanie, że tak powiem, z tego pieszego transportu pozwala nam jakby dostrzec uroki okolicy, ale to są takie właśnie jakieś stare domy, zapomniane kapliczki, pomniki przyrody. No, to są takie rzeczy, których jadąc samochodem się zupełnie nie dostrzega. Cuda, bo... to są po prostu prawdziwe cuda. Cuda, tak, to takie ukryte cuda. Dobrze, to jeszcze proszę powiedzieć, co to znaczy spać w chudniku? Oprócz lujowej chaty, czyli tej naszej pierwszego domku, który był oddany do użytku dla gości, powstał kurnik, czyli taki malutki domek dla jednej rodziny, w której na samym początku, jak jeszcze to wszystko się nie rozbudowało, mieszkały pierwsze nasze kury i dwie pierwsze kozy. Później, gdy udało nam się powiększyć gospodarstwo, bo dokupiliśmy ziemię, zwierzaki poszły na drugie siedlisko, a tutaj postanowiliśmy zrobić domek dla gości. I to jest kolejne miejsce, w którym można przenocować ewentualnie. Jeżeli Państwo mają ochotę poznać Puszczę Białą i Kurpie Białe, to siedlisko Legumia jest idealnym miejscem, żeby się zatrzymać. Na jak długo? Powiem tak, najdłuższe pobyty są chyba tygodniowe, tak, że goście w lato przyjeżdżają na tydzień. No ale to rzadko się zdarza, rzadko. Raczej takie w okresie letnim są to pobyty tygodniowe, teraz są to
pobyty weekendowe. Dla nas najlepiej na tydzień albo dłużej. No tak, dla nas na pewno. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne i tak dalej, najlepsi są goście tygodniowi, tym bardziej, że też mamy okazję ich poznać, bo teraz przyznaję, że jak przyjeżdżają na weekend, to czasami się nawet nie spotykamy, no bo jakoś tak to wszystko się rozchodzi. Więc tak, ci goście tygodniowi są bardzo, bardzo okej. Zapraszamy w takim razie do siedliska Leluja, gdzie gospodarzami są pani Monika Żurawska i Wojciech Krasnodębski. Bardzo Państwu dziękuję. Pięknego wywiadu udzieliłeś. Dziękuję bardzo, starałam się. Dziękuję. Wojciech również się starał. Wspierał duchowo, jak zawsze.